Marek nudzi się na imprezie, podczas której koledzy piją piwo i grają na konsoli. Jest zawiedziony, że mimo próby rozmowy z Agatą, dziewczyna nadal nie zwraca na niego uwagi. Stary, każdy lubi grać w gry. No, jak widać, nie jestem każdy. Dobra, profesorek, 0 punktów. Kto gra następny? Dobra, to ja gram z Kingą. Dobra. Spoko. Może zagrać z Markiem. No weź, pasujecie do siebie. No, nie zagrać z nim. Gramy. Ej, czemu ten pad nie działa? Co, jak nie działa? No pokaż go. No nie działa. Kurde, działa przed chwilą, no. Pokaż co. Masz, zobacz. Może się zawiesił, daj coś ostrego, masz? Spoko, będzie coś. Może być długopis? Może być. Jak? Nie wiem, zobacz, powinien działać. Działa, dzięki. No i widzicie, jakiego mamy wspaniałego profesorka? Siedzi w tych książkach i siedzi, ale jak przyjdzie co do czego, no to pierwszy naprawi. No, fakt. Dobra, gramy. Kurde, stary, co jest z tobą? Dlaczego nie gadasz z Agatą? Cały czas jestem zajęty, stary, to nie ma najmniejszego sensu. Napisz, że się piwa wyluzuje, jeszcze będzie lepiej pogadać sobie z nim. Stary, mówiliśmy już ci, jak chcesz, żeby ta laska się zamówiła, to musisz być normalny. Normalny, czyli jaki? Taki jak my. Aha, czyli jestem nienormalny. Nie, po prostu zachowujesz się jak jakiś dziwak. Dobra. Dzięki chłopaki, że mnie zaprosiliście, naprawdę fajnie, było super, ale nudzicie mnie i ja się zbijam. Na razie.